Sonic zaczął mordować ludzi. Z jego ręki zginęło bardzo sporo osób, a zaginięcia liczone są już w tysiącach. Jednocześnie Sonic zaczął ewoluować i stał się poważnym zagrożeniem dla społeczeństwa. To jest historia zaprezentowana w Analog Horrorze o Soniku, o nazwie Shin Sonic bądź The Sonic Tapes. W dzisiejszym materiale rzucimy okiem na całą historię The Sonic Tapes i przedstawię wam ją od samego początku do samego końca, czytaj do momentu odcinka 6, bo to ostatni odcinek na ten moment. Siemano, Mondar z tej strony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmujemy się innym analog horrorem, tym razem w zupełnie innym charakterze, mianowicie mowa tutaj o Shin Sonic, czytaj o The Sonic Tapes. A nim zacznę, zostawcie jeszcze suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpadnijcie na mojego Instagrama oraz TikToka, linki macie w opisie tego filmu, zostawcie kciuk w górę pod tym filmem, jeżeli oczywiście materiał ten wam się spodoba. Tymczasem, moi drodzy, już nie przedłużajmy, tylko może lepiej w końcu zaczynajmy od odcinka numer 1. Nagranie z domu, The Sonic Tapes. Wszystko zaczyna się od Sonika stojącego tuż obok zmasakrowanego ciała Eggmana. Sonic ochoczo się do niego uśmiecha, więc od razu możemy założyć, że to on jest odpowiedzialny za jego aktualny, nieidealny stan. Następnie miejsce ma alert bezpieczeństwa. Nieznane zagrożenie wyrządza krzywdę ludziom w okolicy. W ciągu ostatniego dnia otrzymaliśmy kilka zgłoszeń okaleczeń oraz zaginięć konkretnych osób. Władze prowadzą obecnie dochodzenie. Bądź czujny, zamknij drzwi i okna oraz uzbrój się. Przygotuj się na spotkanie twarzą w twarz z tym zagrożeniem. Następnie akcja przenosi się na pewną posesję. Obserwujemy to, co dzieje się w konkretnych miejscach na zewnątrz oraz wewnątrz domu za pośrednictwem obrazów z konkretnych kamer bezpieczeństwa. I na pierwszy rzut oka wszystko jest okej do momentu, kiedy nie zauważymy tego, co dzieje się przed domem, a tam czeka Sonic. Obserwuje dom, do którego zaraz będzie miał zamiar się włamać. Chwilę później okazuje się, że Sonic dostał się do środka i powoli kieruje się schodami na górę, a następnie otwiera drzwi do sypialni, a następnie zza drzwi obserwuje ofiarę, którą za moment zaatakuje. Następnie osoba budzi się tylko i wyłącznie po to, żeby zostać przywitana w środku nocy przez nowego lokatora, Sonika. Cóż, łagodnie mówiąc, Sonic właśnie skonsumował tę osobę, a odcinek ten dobiegł końca. Dowiadujemy się z niego w sumie dosyć prostej rzeczy, mianowicie Sonic znajduje się w pewnym sąsiedztwie, w pewnej okolicy, gdzie morduje, atakuje ludzi, sprawia, że ludzie znikają w tajemniczych okolicznościach, bądź zostają poważnie przez niego okaleczeni, co zresztą widzieliśmy na tym filmie, kiedy włamał się komuś do domu, a następnie w skrócie zjadł tę osobę. Kolejnym odcinkiem w serii jest Sonic the Hedgehog animacja. I początkowo jest ona utrzymana w totalnie innym stylu. Osobiście absolutnie dodalnie kojarzy mi się to z tymi bardzo złymi animacjami, chociażby z Mario sprzed 10 lat, gdzie ten okazywał się być jakimś degeneratem społecznym. I w sumie ten odcinek niewiele się różni od tego Mario, bo chłop leży wyraźnie jakiś wygłodzony na ziemi i ma pudełko z kanapkami, w którym znajduje się królik, którego ten właśnie zjada. Następnie z kolei widzimy jego ptaszka oraz to coś, co idzie sobie w pewnym kierunku. Ten przychodzi, wali puncha w tego ptaka oraz rozbija robota jak Mena, z którego wychodzi świnka, którą też zjadę. Nie wiem, to nie do końca jest Sonic, którego pamiętam. Następnie rusza w dalszą drogę i dowiadujemy się tego, co dzieje się kilka zon dalej, kiedy Sonic dociera do Eggmana tworzącego kolejne roboty. Zaraz ten otwiera buzię i mówi: czy to ty przemieniałeś moje jedzenie w niejadalne kawałki metalowych śmieci? Będą konsekwencje. Następnie Sonic zabija Eggmana i materiał dobiega końca w zupełnie innym, analog horrorowym stylu. I ma to trochę sensu, ponieważ to jest prequel do poprzedniego odcinka, który zaczynał się właśnie od martwego Eggmana. W związku z czym ma to trochę sensu. Na zasadzie takiej, że wszystko zaczyna się w teoretycznie pozytywny sposób. Na zasadzie to wygląda jak taka głupia animacja z YouTube'a po prostu. A później, kiedy Sonicowi odwala, nagle wszystko przechodzi w taki styl analog horrorowy. I to jest bardzo spoko. I w skrócie wygląda na to, że motywacją Sonika, żeby zabić Eggmana, jest utrudnianie przez niego, żeby ten jadł swoje jedzenie, czytaj te zwierzątka, które ten pakuje
dedykuje do swoich robotów. Przez to Sonic jest zły, bo trudniej mu się je jedzenie przez niego, więc zabija Eggmana, ale tutaj nie ma jakiegokolwiek wyjaśnienia, czemu w tym pierwszym odcinku Sonic poluje akurat na ludzi. Być może odpowiedź otrzymamy przy okazji odcinka trzeciego, czyli dwuogonowego lisa. Jeżeli oglądaliście lub graliście w Sonica, to wiecie, o co chodzi, więc wiadomo, o co chodzi. Tails jest doomed. Wszystko zaczyna się od śpiącego Tailsa, który właśnie budzi się w środku nocy, bo coś do niego przyszło. Tails zresztą śpi w tej samej jaskini, którą widzieliśmy pod koniec poprzedniego filmu. Tails jest mocno przerażony, bo tak, Sonic, któremu odwaliło, właśnie dostał się do środka, przyszedł po niego i nie zostaje on zabity, a bardziej dostaje językiem od Sonica, przez co ten w jakiś dziwny sposób zmienia go i na ten moment ciężko będzie mi to wytłumaczyć, musimy przejść do następnych odcinków, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. W każdym razie Tails teoretycznie dalej żyje. W ciągu ostatnich 3 tygodni nastąpił wzrost liczby zgłoszeń osób zaginionych. Kilka z tych raportów mówi o osobach zabieranych prosto z ich domów. Aktualnie z okolicy Hilltop Country zaginęło 946 osób. Nie odnaleziono ani jednego ciała. Ekipy poszukiwawcze zostały wysłane w głąb Hilltop, aczkolwiek wielu z nich również zaginęło. Społeczeństwo jest w histerii, a lokalne władze nie mają pojęcia, co robić. Następnie Sonic znowu włamuje się do czyjegoś domu. Tym razem razem z Tailsem. Nie mam zielonego pojęcia, co ta scena miała oznaczać, no ale spoko. Zdjęcia, które zobaczysz za moment, pochodzą z kamery, która należała do jednego członka jednej z ekip poszukiwawczych. Okoliczności są aktualnie nieznane. Kamera została odnaleziona tuż obok krwawych śladów prowadzących do lasu. Następnie widzimy pierwsze zdjęcie Sonika czającego się tuż obok lasu przy drodze. Mówi się również, że kilkukrotnie widziano jednostkę, która leciała po niebie w późnych godzinach nocnych. Tak, dokładnie, jest to zdjęcie Tailsa, który właśnie kogoś porywa. W związku z czym tamta poprzednia scena, kiedy Tails dostał językiem od Sonika, najpewniej oznaczała, że w jakimś stopniu przejął nad nim kontrolę czy coś, jakoś przekabacił go na swoją stronę i teraz oboje mordują ludzi, coś takiego. Zdjęcia tych kreatur rozprzestrzeniły się po internecie, ale lokalne władze odmawiają zaakceptowania ich istnienia. Z racji braku logicznego wyjaśnienia tych zaginięć, wielu członków społeczeństwa uważa, że to te jednostki są porywaczami. Następnie widzimy pewien wykres, który przedstawia nam przemianę Sonika. Z tego w cudzysłowie zwykłego, którego widzieliśmy w tej drugiej animacji, czytaj pierwszej chronologicznie. Następnie tego trochę wyższego, bardziej humanoidalnego, którego widzieliśmy już po zamordowaniu Eggmana. Później tego jeszcze większego, którego widzieliśmy w tej animacji w lesie. Mówię tutaj o zdjęciu pochodzącym z kamery należącej do jednego z członków ekipy poszukiwawczej. Na samym końcu widzimy gigantyczną rękę, najpewniej należącą do Sonika, który w jakimś stopniu mutuje i staje się coraz większy. Zobaczymy, co stanie się z nim w następnych odcinkach. I w odcinku numer 4, Płacz z lasu, przenosimy się do dnia 14 listopada 2006 roku, kiedy pewien funkcjonariusz policji został wezwany na patrol w okolicy na skraju lasów Hilltop. Ponieważ okoliczni mieszkańcy zgłosili, że w okolicy słyszeli głośne płacze, jęki w późnych godzinach w nocy. I to właśnie stamtąd pochodzi nagranie z kamerki policyjnej, które za moment zobaczycie. Funkcjonariusz jest w lesie w nocy i słyszy wspomniane jęki, a następnie spotyka samego Sonika, który stanowczo urósł od momentu, kiedy widzieliśmy go po raz ostatni. Policjant zaczyna uciekać przed Sonikiem, jednakże chyba na niewiele mu się to zda. Wkrótce spotyka Tailsa oraz dwie inne postacie, które obserwują go, a następnie podczas ucieczki dochodzi do pewnego posągu i zostaje zaatakowany przez Sonika. Następnie dowiadujemy się, że ciało funkcjonariusza zostało odnalezione następnego dnia rano, ulokowane na pomniku, który pojawił się na nagraniu. Jego wnętrzności zostały usunięte i mimo faktu, że ciało zostało odnalezione w mniej niż 24 godziny po nagraniu owego materiału, było ono już naprawdę bardzo rozłożone. A lokalne władze po odnalezieniu go i po zrobieniu tego zdjęcia stwierdziły, że ciało wyglądało, jakby zamieniało się w nicość. A kiedy później tego samego dnia władze powróciły do tej lokacji, pomnika już tam nie było. Cywilom natomiast
natomiast nakazano, aby ewakuowali się z zamieszkanych okolic, w których to dochodzi do zaginięć, a nagranie 14 listopada 2006 roku nie zostanie upublicznione, aby nie siać więcej paniki. Na sobie widzimy las, z którego wyłania się jakaś ogromna postać, jakby dinozaura, jakiś potwór, monstrum, ale absolutnie nie mamy pojęcia, o co chodzi. Wówczas materiał dobiega końca. Z tego filmu co do Sonika dowiadujemy się kilku interesujących rzeczy. On nie do końca pożera całe ciała, a wnętrzności tych ciał, przez co, nie wiem, absorbuje coś do siebie, przez co rośnie coraz większy i większy, i być może ta postać, którą widzieliśmy na końcu, była tak naprawdę Sonikiem, który przemieniał się w coś większego. Kolejny odcinek, czyli A Dreadful Vision, Wizja Zagłady, rozpoczyna się w bardzo ciekawy sposób, ponieważ dosłownie jak w tych starych grach z Sonikiem, na zasadzie tych z lat 90. jak pierwszy Sonic the Hedgehog, czy na przykład drugi, w tym przypadku bardziej byłby to trzeci, gdyż widzimy Knucklesa, który biegnie po jednej z map. Najpierw natrafia on na jednego z rozbitych robotów Eggmana, zastanawiając się, kto mógł zrobić coś takiego, po czym biegnie dalej i spotyka Tailsa. Zaczyna z nim rozmawiać, aczkolwiek już bardzo dobrze wiemy, że z Tailsem coś jest nie tak. Nagle setting zmienia się na trochę bardziej analog horrorowy. Tails zresztą również, aczkolwiek później wszystko powraca do normalności, z tą różnicą, że za Knucklesem znajduje się zła wersja Sonika. Następnie Knuckles zaczyna uciekać przed Sonikiem i my już dobrze wiemy, jak to się skończy. Czym jesteś? Jestem tym, czym muszę. Ty nie możesz być Sonikiem. Sonik nigdy by tego nie zrobił. I co zrobiłeś Tailsowi? Jaki jest twój motyw? Tak wiele pytań. Pozwól, że ci pokażę. Wszystko. Następnie Knuckles doświadcza jakiejś wizji od Sonika, która może nam dość wiele wyjaśnić. Przede wszystkim w wizji tej pojawia się statua byka, którą widzieliśmy zresztą w poprzednim odcinku. Ta sama, na którą nadziany został policjant, a następnie zniknęła. I to jest już dosyć proste powiązanie. Otóż Sonik został opętany przez szatana, czytaj, przez Molocha. Moloch jest złym bóstwem, czytaj, no po prostu złym demonem. Zawsze był on przedstawiany pod postacią byka. Kult Molocha polegał na przykład na paleniu przed nim żywcem noworodków, czy małych dzieci w świętym ogniu. Był on czczony w starożytności chociażby na Bliskim Wschodzie, aczkolwiek również w Grecji, w Kartaginie. Jest to postać, która nawet pojawia się w Starym Testamencie. Nie uważam, żeby za bardzo był sens was właściwie tym przynudzać, aczkolwiek moim zdaniem dosłownie nawiązuje to do Molocha, który możliwie, nie wiem, opętał Sonika i teraz Sonik stał się jego wysłannikiem. Nawet ten konkretny obrazek, który pojawia się na ułamek sekundy, to w rzeczywistości prawdziwy obrazek Molocha, pochodzący jeszcze z mitologii. W związku z czym absolutnie chodzi tutaj o to. Sonic jest opętany. Na samym końcu otrzymujemy jeszcze sekwencję, gdzie Tails z kimś rozmawia i ten ktoś nakazuje mu odnaleźć kamienie nieskończoności. To miało być zabawne. 7 super emeraldów, które są jego ostatnią nadzieją, żeby pokonać złego Sonika i nie pozwolić im dokończyć rytuału, najpewniej przyzwania go na świat. W związku z czym to będzie teraz główna funkcja Knucklesa w tej serii. Pod sam koniec widzimy jeszcze Knucklesa, który obserwuje złego Sonika, a następnie, no nie wiem, wyrusza w drogę czy coś. I w tym momencie odcinek ten dobiega końca. Jest to całkiem istotny, ponieważ dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o tym nowym Soniku, aczkolwiek to jeszcze nie koniec. Pozostał nam jeszcze jeden ostatni ten moment odcinek. Widzimy Knucklesa, który wyruszył w drogę, idzie jak gdyby do lasu i mija dwie tabliczki. Poultry Panic oraz Past, przeszłość. Następnie otrzymujemy raport, najpewniej z kolejnej analog horrorowej organizacji GUN, w skrócie GUN. Dowiadujemy się, że Sonic stał się zbyt duży i potężny, aby utrzymać go z dala od opinii publicznej. Replikanty tego, co wydaje się być Tailsem, również bardzo się rozprzestrzeniły i nie dotyczą już tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych, rozprzestrzeniły się na cały świat. Sonic ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Jeżeli wkrótce czegoś
czegoś z tym nie zrobią, to cała planeta będzie zagrożona. I Sonic, mimo nabrania aż takich rozmiarów, nadal rozwija gigantyczną prędkość. Następnie widzimy samego Sonica i tak, trochę mu się urosło. Następnie dowiadujemy się, że Sonic przebył dystans 160 km od hrabstwa Hilltop do Station Square w kilka sekund. I ze względu na jego rozmiar wygenerował falę, która zniszczyła wszystko na jego drodze. I kiedy dotarł do Station Square, wydawało się, że totalnie nie jest zainteresowany ludźmi, po prostu czegoś poszukiwał, do momentu, kiedy nie zaczął przeraźliwie płakać. Dowiadujemy się również, że Knuckles zasugerował kilka rzeczy dla Gun. Mianowicie ci powinni skupić się na powstrzymaniu Sonica przy odnalezieniu emeraldów, a ten za jakiś czas wróci z super emeraldami. Planuje przynieść je i użyć przeciwko Sonicowi. Ze względu na śmierć doktora Ivo Robotnika, czytaj Eggmana, jest to prawdopodobnie najlepsza opcja, jaką mają. I w tym momencie liczba osób zaginionych przekroczyła już tysiące. Okazuje się również, że Tails porywa ludzi również w innych krajach. Pod sam koniec tego odcinka Knuckles przemieszcza się w czasie i wówczas wszystko dobiega końca. To był na ten moment ostatni odcinek tego analog horroru i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę coś aż takiego. W zasadzie to jest po prostu dziwne jako sam analog horror, aczkolwiek w takim naprawdę pozytywnym sensie, za moment wam to wyjaśnię. Jeżeli chodzi o jakieś moje teorie względem fabuły, to tak, możliwe, że nawet nie mamy do czynienia z samym Sonikiem. Obstawiam, że może to być jakaś kreatura, która tylko udaje, że jest Sonikiem, a prawdziwy Sonic, no nie wiadomo, co się z nim stało, może nawet już nie żyje. Chodzi mi o to, że prawdziwy Sonic, ten, którego znamy z gier, czy z tych wszystkich filmów, na brzuchu ma przynajmniej pewien obszar, gdzie ma białą sierść. Natomiast ten Sonic na każdym etapie ewolucji nie ma tego i jest cały niebieski. Zresztą z Tailsem sytuacja jest bardzo podobna. Kiedy Sonic atakuje Tailsa w trzecim odcinku, on ma białą sierść na brzuchu. A kiedy Tails powraca później, w momencie kiedy pomaga Sonicowi, to już tego nie ma i moim zdaniem jest to celowe. Być może jest to postać, która po prostu replikuje inne postacie na swoją modłę i tak naprawdę to nie jest na przykład prawdziwy Tails i Sonic. Nie wiem, póki co historia ta nie została jeszcze wyjaśniona, ponieważ nie dobiegła do końca, ale myślę, że pomalutku się tam zbliżamy. W dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Na ten moment to jest cały analog horror z Sonikiem, aczkolwiek na pewno wyjdzie jeszcze co najmniej kilka nowych odcinków, bo historia jeszcze nie dobiegła do końca. Szczerze, mi to się podobało, bo to ma naprawdę ciekawy, inny klimat, nie ma takich spiętych gaci jak są niektóre inne analog horrory i jest przede wszystkim czymś innym, bardziej kreatywnym i na pewno będę śledził tą serię, bo naprawdę siedzi mi ona. Napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, suba na kanale. Jeżeli jesteście tutaj nowi, a materiał wam się spodobał, my słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, mówi Dozmondar, siemano, cześć.